Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu. Z powodu mojej krótkiej absencji, jak wiecie na kanale, jak słyszycie zapewne, jest niewątpliwie choroba, która mnie dopadła i niestety, znając życie, pewnie jutro będę musiał udać się do lekarza, ponieważ dostałem paskudnego jakiegoś zapalenia zatok. I cóż, popijam herbatkę, biorę się do golenia, nagrywam dla was film i dzisiaj chcę spiąć klamrą te dwa poprzednie odcinki i dzisiejszy, ten trzeci, robiąc dla was takie podsumowanie na temat maszynki, która się nazywa Yagi R71913, czyli Yagi Travel Razor, który u mnie mieści się w takim oto skórzanym małym etui, które dało mi ogrom radochy z golenia. Zobaczcie, tutaj ono się mieści. Ja już wyciągam tę maszynę. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem na ostatnich filmach, najpierw zaczynaliśmy Polsilverami, które uwielbiam, potem Astry zielone, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, a dzisiaj coś ze stajni tureckiej, które mi bardzo odpowiada. Derby premium, czarne, tureckie. U mnie, ja mam wersję, zakupiłem już tą kolejną, ponieważ niestety nie załapałem się na te powiedzmy, te pierwsze wypusty, które bywają najlepsze. Można je poznać po tym, że u mnie, widzicie, mamy taki zielone pieczątki z napisem AZ Musebat, coś takiego. Te, w mojej ocenie, lepsze derby były pakowane w bibułę po prostu z napisem Derby Premium i wtedy te żyletki były zdecydowanie lepsze. Zobaczcie, tak wygląda owa żyletka. Także dzisiaj, jeśli chodzi o moje zdrowie, dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej. Zaatakowało mnie to zaraz z początkiem nowego tygodnia, jakbym chciał nawiązać do przebiegu choroby. I niestety leczę się jak mogę, ale nie odpuszcza, nie daje za wygraną dzisiejsza ta moja choroba, ale cóż, ja tak mam niestety, taki sezon i cóż, tak musi pozostać. Dobrze, zobaczcie, tak to się prezentuje w maszynce. Myślę, że żyletka siedzi równo i cóż, tymczasem dzisiaj do golenia wybrałem również trzeci pędzel. Jak zapewne domyślacie się, ze stajni Yagi Brush, który przyjechał do mnie w paczce niespodziance. Skoro tamte filmy poprzednie były z modelem Yagi Robin, były z pędzlem syntetycznym, z pędzlem z włosiadzika, dzisiaj najbardziej wymagający pędzel, jaki w mojej ocenie będę używał, ponieważ jest to Yagi Robin, jest to włosie z pędzlem borsuka. Włosie z pędzlem borsuka Tuband, tak to się nazywa. Moczy się on już tutaj od ładnych kilku minut. Ja zawsze pędzle z włosia naturalnego przygotowuję sobie do golenia, w tym sensie, że pędzle z dzika po prostu moczę. Pędzle z borsuka, szczególnie te tutaj z pędzli Yagi czy pędzle chińskie, mają dość charakterystyczny zapach. Ja tutaj musiałem dokonać pewnych, może nie modyfikacji, jeśli chodzi o to, ale pewnych zabiegów. Więc pierwsze dwa moczenia po prostu były zwykłym zamoczeniem i wysuszeniem pędzla, wytarciem go w ręcznik. Następne trzecie moczenie użyłem zwykłego szamponu do włosów i umyłem, po prostu wyrabiając sobie tutaj na ręce delikatnie, zostawiłem na 5 minut, by to włosie zaabsorbowało ten szampon, by ten nieprzyjemny zapach się wchłonął. I tak naprawdę to wszystko. I dzisiaj moczę go po raz czwarty tutaj przed wami i
i będę go używał. Będę go używał wyrabiając pianę w tygielku. Dlaczego w tygielku? Ponieważ mam dosyć przykre doświadczenia, jeśli chodzi o wyrabianie pędzlem z borsuka na twarzy, ponieważ moja skóra, jak wiecie, jest skórą atopową, bardzo reaktywną i też bardzo alergiczną, przez co no boję się, że może mi się pojawić jakiś odczyn alergiczny na twarzy z powodu tego włosia, więc wyrobię pianę tutaj w tygielku, zobaczymy jak to się zachowuje, nałożę na twarz i myślę, że będzie wszystko w porządku. Dobrze, oczywiście kontynuuję podróż z moimi ulubionymi produktami do golenia. Dzisiaj wybrałem, skoro pędzle z borsuka, czyli z zwierzęcia, powiedzmy, żyjącego w górach w Chinach, to no to coś górskiego, czyli sztella alpina, szarotka alpejska. Tutaj zapach ulubiony, że tak powiem, ulubiona propozycja goleniowa mojej żony, jeśli chodzi o Saponificio Varezzino. Ona bardzo lubi, gdy używam tego zapachu. Jest to, powiem Wam szczerze, niesamowita sprawa. Jak wszystkie Saponificio Varezzino, moja jest Stella Alpina, jest to wersja 4.2. W kartonowym opakowaniu jest to wersja właśnie do tego tygla, którego widzieliście ostatnio, gdy używałem Felce Aromatica, czyli ten Ontano drewniane. Na razie przechowuję tam moje felcze. Stella będzie czekała na swoją kolej. Ja tymczasem przełożyłem oczywiście ją do tygielka z Omegi i będę tutaj dzisiaj w ten sposób wyrabiał sam pędzelek. Wracając do firmy Yagi, jest to model R210825BR, czyli Badger Brush, można by powiedzieć jak po angielskiemu. I na koniec balsam po goleniu lub taki fluid po goleniu, również z Saponificio Varezzino, Stella Alpina. I tak, tutaj myślę, że jest kilka chwil, by opowiedzieć Wam o samej Stelli Alpinie, co też Saponificio Varezzino ma nam ciekawego do przekazania. Posłuchajcie, w wielkim skrócie oczywiście. Unikalne mydło do golenia o słodkim, orzeźwiającym zapachu, wzbogacone ekstraktem z szarotki alpejskiej i oleju leszczynowego oraz sławną formułą beta-4-2 od Saponificio Varezzino. Nuty zapachowe Stella Alpina to nuta głowy cytryna, bergamotka, bazylia, nuta serca to czystek, mirt oraz eukaliptus, nuta tła to cyprys oraz bursztyn. Mydło zostało wzbogacone sławną formułą beta-4,2. Formuła beta-4,2 to wyjątkowo kojący efekt dzięki unikalnej formule opracowanej na bazie naturalnych składników w laboratorium Saponificio Varezzino, zapewniające właściwości zmiękczające, nawilżające, regenerujące, uelastyczniające, zapewniające ślisk, kojące, przeciwdziałające podrażnieniom, antybakteryjne i ujędrniające. W przypadku tego mydła Stella Alpina substancją aktywną jest mieszanina cudownego ekstraktu z szarotki alpejskiej oraz oleju leszczynowego. Także z szarotką alpejską, jak wiecie, spotkaliśmy się już w przypadku produktów marki Speyk. Tam to jest sztandarowy ich produkt i tutaj szarotka alpejska jest u nich produktem ulubionym. Tutaj nawiązanie Saponificio Varezzino, ponieważ z miejscowości Brebia w regionie Varese są to również druga strona tych Alp, do których oni też mają tutaj dostęp Włosi i chodzą sobie też i mają fisia na punkcie tej szarotki alpejskiej. No dobrze, także myślę, że tutaj w skrócie Wam poopowiadałem, nie kaszląc oczywiście. Wyciągam pędzel z wody. Zobaczcie, on pochłania w mojej ocenie niesamowite ilości wody, więc tutaj zobaczcie, tak wygląda po zwykłym umyciu szamponem i po trzecim moczeniu. Także tak prezentują się włosy. Widać, zrobiła się ładna taka
Żarówka 24 mm, Yagi Robin, jest to włosie borsucze. No to mi nie pozostaje nic więcej, jak tylko poustawiać sobie tutaj, przygotować do wyrabiania piany, zejść na dół i będziemy wyrabiali tym oto pędzlem pianę z mydła Saponi Fischio Resino Stella Alpina. Zapach, mimo mojego zapalenia zatok, jest w mojej ocenie bardzo przyjemny, wyczuwalny właśnie z tą orzechową nutą orzeźwiającą. Tutaj ja bardzo lubię te klimaty. Szczególnie, powiedziałbym, są polecane. A widzicie, pędzel mi już spadł. Dość ciężki pędzel, powiem szczerze, przez to, że to włosie, gdy dostanie swoją dawkę wody, naprawdę dodatkowo, jak chodzi o pędzle z włosia borsuka, poza tym, że u mnie niestety powodują reakcję alergiczną, to po prostu podrażniają mi skórę, przez co zaraz Wam pokażę. Dlatego używam pędzli z włosia dzika. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać tutaj w włosek. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tutaj, jak chodzi o pędzel z włosia borsuczego, wystają takie igiełki, jeśli chodzi o to włosie, i ono powoduje to, że jest taki efekt peelingu, który moja skóra po prostu nie znosi. I po prostu zaczerwienia się i nie mogę niestety używać tego typu włosia. Wiem, że są pędzle o specyfikacji Gel Tips, ale bardzo ciężko je trafić, bardzo mało ich na rynku, a przede wszystkim są kosmicznie drogie, więc ja sobie odpuściłem, czyli to włosie borsucze ma taką charakterystykę żelowych końcówek i one właśnie nie powodują tego efektu peelingu na twarzy, który no niestety podrażnia moją skórę i powoduje, że ja niestety temat włosia z borsuka sobie odpuściłem. Tutaj wiadomo, używam go z czystej kurtuazji dla firmy Yagi, byście sobie mogli zobaczyć, jak ten pędzel pracuje, bo wiadomo, że Wy, moi widzowie, też używacie pędzli z borsuka i być może taki pędzel Wam przypadnie do gustu. Zobaczcie, piana wyrabia się. A druga strona medalu jest taka, że włosie borsucze ma to do siebie, że ciężko oddaje pianę. On jest, ten knot z włosa jest taki, który, zobaczcie, zgromadzi w sobie całą tą pianę i nie ma ochoty jej oddać, w przeciwieństwie do włosia
dzika. Tutaj włosie z dzika jest zdecydowanie lepsze pod tym względem i na pewno lepiej oddaje. Dobra, mam pianę ukręconą. W mojej ocenie konsystencja jest idealna. Więc pozwólcie, że zwilżę twarz. Także zobaczcie, tak to się prezentuje. Sam pędzel, jak widzicie, ogromny, rozkłada się. Trzyma w sobie tej piany naprawdę całą masę. I ze względów bezpieczeństwa zaprzestanę dalszego wyrabiania tej piany na twarzy w jakikolwiek sposób. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Osobiście pędzel na twarzy podczas kilku tych wyrobień nie czułem, by stawiał jakiś taki mocny backbone, więc to nie jest pędzel, który będzie miał takie podparcie mocne. Więc myślę tutaj, że ci, którzy lubią mniejszy ten backbone, będą zadowoleni z tego pędzla. Dobrze, Yagi Travel Razor zmoczony w środku. Żyletka Derby Premium. Jak słyszycie, maszyna pracuje na najwyższych obrotach. Tutaj sam ciężar tej maszynki powoduje, że tnie. Zaraz bezproblemowo.
Co do samych żyletek, no raczej powiedziałbym, że nie sprawdzają się w tej maszynce. Zdecydowanie astry zielone tutaj zgrywały się, powiedziałbym, o niebo lepiej z tą maszyną. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest mnóstwo piany. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie widać te igiełki wystające, których ja osobiście bardzo się boję. Wycisnę to, co tutaj w tym pędzlu jest. Zobaczcie, te piany. No, jest to ilość zdecydowanie przepotężna, jak widzicie. Piany jeszcze zostaje na kolejne przejścia, więc, więc uważam, że jako pędzel do używania i do budowania piany w tyglu również spełnia swoje zadanie, bo no, tworzy tej piany naprawdę ogromne ilości. Powiedziałbym, że porównywalnie fajnie do pędzla syntetycznego. Przyjemnie, fajna. Powiem Wam szczerze, że na początku nie byłem do końca przekonany do tej maszynki, bo miała taką nieciekawą agresję, którą powiedziałbym, której ja do końca nie lubię, którą znam i której osobiście nigdy nie polecam. I nadal zostaję przy, będę obstawiał przy swoim, lecz ta maszyna ma też fajną cechę, że w miejsca, że żyletka wystaje na tyle, że trafia idealnie w miejsca pod nosem. Można się idealnie tam dogolić bez obawy, że będą, że pozostaną jakieś włosy, jakiś zarost. Ekstra. Tutaj nic więcej nie potrzeba. Także pozwólcie, że umyję od razu przy okazji pędzel. Pójdę go wytrzeć w ręcznik i postaram się go od razu Wam zaprezentować, jak on wygląda w całej swej okazałości.
wiadomo, pewnie z czasem jeszcze bardziej się rozłoży i stanie się zdecydowanie przyjemniejszy, ale niestety nie dla mnie. Ja raczej będę się trzymał od niego z daleka, ponieważ boję się reakcji alergicznej na mojej skórze i niestety okej, zobaczcie, tak prezentuje się pędzel po wytarciu w ręcznik. On oczywiście zostanie zawieszony knotem w dół na jednym z moich stojaków z firmy Semog. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Włosie naprawdę gęsto upakowane. Widać, że kształt żarówki jest tutaj, no, powiedziałbym, idealnie wyprofilowany. Dobrze, co do samej maszynki. Maszynka dzisiaj zapewniła mi naprawdę bardzo przyjemne golenie i muszę przyznać, że jest to maszynka, której ja używam od 3 goleń i każde z tych goleń było inne, lecz każde z tych goleń było, że tak powiem, dla mnie troszeczkę za agresywne, ponieważ ma ta maszynka pewne cechy, których ja nie lubię, których w mojej ocenie są troszeczkę za bardzo czuć to ostrze. Ma ono ten swój taki pazur, ta maszynka, i jeśli miałbym ją porównać dla Was z jakimiś maszynkami, które mam w swojej kolekcji, to są to 2 maszynki. Konkretnie maszynka Rockwell 6C na płytce numer 6 oraz maszynka Wilkinson Sword, ta z Rossmana TTO, również ma tą taką ukrytą agresję. Goli obydwie maszynki, co nie zmienia faktu, że obydwie maszynki golą świetnie. Golą przede wszystkim bardzo skutecznie, ale mają ten pazur, który powoduje to, że przy użytkowaniu tej maszynki, tak jak ja, goląc się co drugi dzień lub co trzeci dzień, w zależności od posiadanego czasu, po prostu bałbym się, że ta maszynka z czasem będzie mnie po prostu podrażniać. Ale jeśli ktoś lubi taką maszynkę, która będzie miała pazur i która będzie nadawała się na wyjazdy, to naprawdę Yagi Travel Razor jest maszynką dla Was. Także po goleniu eliksir młodości, czyli Stella Alpina, że tak zażartuję sobie. Zapach niesamowity. Jak chodzi o balsamy marki Saponificio Varesino, zobaczcie, to jest tak gęste. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Świeżo, ta limonka tutaj naprawdę gra pierwsze skrzypce podczas nałożenia, dopiero potem zaczynają te orzechowo-leśne nuty nam tutaj grać, a na sam koniec jest ten mirt, ten eukaliptus, czyli to takie odświeżenie, naprawdę bardzo wiosenny klimat golenia. No i cóż, jeśli mogę Wam coś polecić, no to Stella Alpina od Saponificio Varesino to jest, powiedziałbym, niekwestionowany wiosenny zestaw, który można z powodzeniem używać, a maszynki i pędzli firmy Yagi, no tego nie muszę przedstawiać, to są, że tak powiem, moi ulubieńcy
I cóż, także tym samym zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że na kolejnym odcinku, gdy się już zobaczymy, będę już zdrowy, nie będę podciągający nosem ani mówił też przez nos. I oczywiście zaczynamy przygodę z kolejnymi dwoma maszynkami, jakie chcę Wam zaprezentować. I tutaj też pytanie do Was. Jaką maszynkę najpierw byście chcieli zobaczyć? Czy tą regulowaną, czy tą nieregulowaną, trzyczęściową ze stali nierdzewnej? Dajcie znać w komentarzu, czy która maszynka byłaby dla Was bardziej odpowiednia. Ja potem po jakimś czasie zliczę głosy pod filmem i wyłonię zwycięzcę i wtedy film z czasem się okaże. Także dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i że byliście ze mną. Słuchajcie, skóra po sztelli. Czuję się wyśmienicie, mimo moich obaw względem Włosia Borsuka. Tutaj raz i ja go prawdopodobnie albo komuś podaruję, albo wystawię go po prostu na sprzedaż. Może komuś da więcej radości z golenia niż dałby mi. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja dokończam mojego porannego rojbosa. Żegnam się z Wami na jakiś czas i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!